zera, proszę Państwa. Przenosimy się na dół, na płytę boiska. Jest optymizm, naprawdę jest to światełko w tunelu, że dzisiaj trzy punkty zostaną w Suwałkach. Ładne zagranie na prawą stronę i mamy bramkę! Dzisiaj było widać, że oni zdrowie na boisku zostawili. No to życzymy Tigrom kolejnych punktów już za kilka dni. Dzień dobry, Andrzej Łukowski, witamy serdecznie. To jest kolejne studio Zarzecze 26 online, kolejna piłkarska środa, a spotykamy się ciągle online, ponieważ ciągle dbamy o bezpieczeństwo, dbamy o zdrowie i piłkarzy, i trenerów w tych szczególnych czasach. Jest oczywiście współprowadzący Andrzej Kaszkiel. Witam serdecznie sympatyków Suwalski Wigier. No i od razu przepraszamy, że dzisiaj spotykamy się trochę później niż zazwyczaj. Zaczynamy dopiero po 20, tak, jest po 20, ponieważ nasz gość no, bardzo zapracowany był jeszcze przed chwilą. No i chyba ciągle jest, ale do tego zaraz wrócę. Karol Salik, trener bramkarzy suwalskich Wigier, asystent trenera, no i przez lata czołowa postać w suwalskich Wigrach, tak mogę powiedzieć. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Witamy serdecznie, Karolu. Powiedziałem zapracowany. Przed chwilą skończyliście trening. No, można powiedzieć ostatni trening przed wyjazdem na jakże ważny mecz. Już pojutrze spotkanie wyjazdowe z Puszczą Niepołomice. Generalnie patrzysz teraz na ligową tabelę. No, smutny to widok. Wigry Suwałki na ostatnim miejscu w tabeli pierwszej ligi. No, na pewno to nie jest nic przyjemnego. Aczkolwiek po tym ostatnim meczu można powiedzieć, że troszeczkę jest optymizmu, bo ta liga jest taka, że po prostu każdy z każdym może wygrać i tutaj ten ostatni mecz pokazał, że możemy walczyć z każdym i jedziemy do Niepołomic na pewno na bardzo ciężkie spotkanie, ale jesteśmy na to, jesteśmy na to gotowi i wierzę w to, że ten los się odwróci i w końcu wyjedziemy trzy punkty. Woliłeś wyjeżdżać na te ciężkie spotkania jako piłkarz, czy teraz jako trener, gdzie ta odpowiedzialność, no nie wiem, czy mniejsza, czy większa, na pewno inna? Czy myślę, że przeżywam gorzej chyba mecze jako trener bramkarzy, z tego względu, że jakby już na meczu nic od nas nie zależy, już to zawodnicy grają, oni podejmują te decyzje. To jest, nie można tego porównywać, ja odnajduję się tej roli bardzo fajnie, lubię to robić, ale to jest inny po prostu ciężar tych meczów, ale czy na bramce, czy na ławce przeżywa się tak samo. No, tak samo, wszyscy zapamiętamy ten obrazek sprzed roku, kiedy Wigry, no, jak mówią, podwójnym cudem utrzymały się w pierwszej lidze. No i ten obrazek z Częstochowy, gdy Karol Salik wpatrzony w telefon biega po boisku, krzyczy, wielka, szalona radość. No na pewno do takich chwil warto to robić. Mam nadzieję, że w tym roku troszeczkę wcześniej zapewnimy sobie te utrzymanie i tutaj ostatni mecz już będzie oprzysłowiową pietruszkę. Ja bardzo w to wierzę. Spotykamy się na dwa dni przed kolejnym ważnym meczem w historii suwalskich Wigier, przed tym meczem wyjazdowym z Puszczą Niepołomice. No i spotykamy się także dokładnie 6 lat i 2 dni po tym no, historycznym meczu, po którym Wigry awansowały do pierwszej ligi piłkarskiej. Na tym stadionie za moimi plecami mecz Wigry Suwałki Stal Rzeszów, wygrany przez Wigry 3-2, 3 gole dla Wigier strzelił wtedy Sebastian Radzio. Ty zostałeś dwukrotnie pokonany. Pierwszego gola dla Stali, jeśli dobrze pamiętam, Prędota chyba, tak, strzelił. No i druga ta bramka Stali, która napsuła nam trochę krwi, no ale ta szalona radość, którą teraz widzimy na tych obrazkach. Ciągle pamiętasz szczegóły tego wydarzenia? Czy to była taka euforia, gdzie gdzieś tam umknęły te szczegóły?
Nie, no na pewno pamiętam ten mecz, jeszcze te bramki stracone mam do dzisiaj przed oczami, z tego względu, że my praktycznie w 10 spotkaniach ostatnich w drugiej lidze straciliśmy tylko dwie bramki, więc tych bramek traciliśmy mało, więc te dwie akurat zapamiętałem, tak? Ale to mówię, to był mecz taki, że my po prostu czuliśmy się przed tym meczem bardzo mocni. My wiedzieliśmy, że my awansujemy, nie było innej opcji. Te 7 ostatnich meczów to po prostu było coś niesamowitego, tak? I gdzieś tam w połowie tych 7 spotkań, po 3., 4. meczu naprawdę my wierzyliśmy w to, że jesteśmy w stanie tutaj wygrać do końca i awansować do tej pierwszej ligi. Wracając teraz... Karol, co się wtedy wydarzyło? Co się wtedy wydarzyło? Powiedz nam już tak z perspektywy czasu. Druga liga, Grupa Wschodnia. Wigry, Suwałki no mają nie najlepszą pasce. Chyba 6 tam meczów z rzędu bez wygranej. I właściwie mówi się, że trzeba ratować Wigry przed spadkiem. Tymczasem no, przychodzi nowy szkoleniowiec i notujecie wtedy 7 wygranych z rzędu. To rzadko się zdarza. Co się wtedy tam wydarzyło? Znaczy powiem tak, że ten sezon w ogóle był strasznie, strasznie dziwny. Tak? My byliśmy jakby no, stawiani w roli faworyta przed sezonem. My jako chyba jedyna drużyna z drugiej ligi wyjechaliśmy na obóz do Turcji. To było wtedy w tamtych czasach, 6 lat temu, niespotykane. Tak? I tutaj przed ligą każdy stawiał nas, tak jak powiedziałem, jako faworyta. Coś nie szło, może nie do końca coś nie szło, bo my jak przychodził trener Kaczmarek, mieliśmy 5. miejsce. Oczywiście była ta strata 9 punktów do Siarki, chyba bodajże 10 punktów do Pogoni Siedlce. Ale ja tutaj wspomnę, że my jakby przed przyjściem trenera Kaczmarka, my też w 3 ostatnich meczach, ja będę patrzył przez pryzmat też straconych bramek, bo ja byłem bramkarzem, tak? My też mieliśmy tę defensywę dobrą. My w 3 meczach przed przyjściem trenera Kaczmarka nie straciliśmy bramki i tylko coś nie szło i naprawdę trener Kaczmarek przychodząc dużo nie zmienił, tak? Bo te metody treningowe jakby nie odbiegały od treningów z trenerem Donatasem, bo jeden trener lubi treningi z piłką i trener Kaczmarek i trener Donatas takie treningi preferują. Aczkolwiek może troszeczkę zeszła z nas presja. Ja to pamiętam jak do dzisiaj, jak trener Kaczmarek przychodząc powiedział nam, że odkładamy te cele, które mieliśmy przed sezonem, czyli awans do pierwszej ligi za rok, a teraz skupiamy się na pozostaniu w tej drugiej lidze, bo jak wiemy, wtedy była to reorganizacja i tych dwóch grup wschodniej i zachodniej drugiej ligi, 8 zespołów z jednej i drugiej zostawało w tej drugiej lidze. Reszta po prostu spadała do 3, tak? I tutaj jakby nam postawił jasno cel, że my jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. My mieliśmy 3 punkty nad strefą tą spadkową i powiedział wszystko w naszych nogach, głowach i my teraz mamy za cel po prostu utrzymać się w tej drugiej lidze, tak? I być może tutaj był jakiś, że my po prostu jakby ta presja z nas troszeczkę zeszła i zaczęliśmy po prostu grać i bawić się tą piłką, no i wtedy poszło już z górki. No to nauczony doświadczeniem, powiedz, jak teraz to zrobić, aby poukładać te klocki w głowach piłkarzy? No nie ma na to jakby odpowiedzi, nie ma na to recepty, tak? No chłopacy muszą uwierzyć w to, że potrafią grać, no bo tak jak powiedziałem, ostatni mecz też, może nie pierwsza połowa, ale druga pokazała, że potrafimy sobie stwarzać sytuację, czy to w meczu z Termaliką, czy z... Zmienił tych sytuacji było troszeczkę do strzelenia bramek, może nie jakichś 100%, ale gdzieś tam lepsze zachowania i mogliśmy pokusić się o bramkę. I tu muszą chłopacy uwierzyć w to, że potrafimy wygrywać. Tak? Idziemy teraz, no może nie do bezpośredniego rywala, ale w środku tabeli i musimy wszystko zrobić, żeby ten mecz po prostu wygrać, tak? No bo tych meczy już jest. No tak. Mówi się, że te ostatnie mecze to Wigry grały oczywiście w cudzysłowie z takimi ligowymi milionerami, bo i Nieciecza, i Miedź, które mają niesamowite
ambicje. Teraz to Andrzej Kaszkiel powtarzał w ostatnich programach takie zespoły zdecydowanie w zasięgu Wigier. No ale te zespoły też teraz będą w końcówce rozgrywek z takim nożem na gardle, bo wiadomo, jeżeli Puszcza przegra taki mecz z Wigrami, no to też zagląda jej powoli jakieś tam widmo spadku w oczy. Mają tego świadomość, zagrają jako życie. Oczywiście, że tak, że tu, no my zdajemy sobie z tego sprawę, że żaden zespół się nie położy i się nie podda, tak? No każdy będzie walczył, każdy będzie chciał zająć jak najlepsze miejsce w lidze, ale wracając do tych poprzednich meczów, też Termalika tak, i Miedź mają jasno postawiony cel, tak? Oni mają awans do ekstraklasy i z takimi zespołami potrafimy grać, potrafimy nawiązać walkę. Więc Puszczo powinno być podobnie, tak? Oczywiście to nie będzie łatwe, to będzie zupełnie inne spotkanie. Na pewno Puszcza nie gra tak ładnie w piłkę jak Termalika czy Miedź, to jest bardziej zespół nastawiony na walkę. No, ale my też mamy walczaków, fighterów w swojej drużynie i łatwo się nie poddamy. Zaraz zapytamy Andrzeja Kaszkiela, czy są pierwsze pytania internautów. Oczywiście prosimy o te pytania, prosimy opinie. Dziś przypomnę gościem naszego programu jeden z trenerów Wigier, Karol Salik. Za chwilę Andrzej Kaszkiel sprawdzi, czy są pierwsze pytania, czy pierwsze opinie. Strasznie zapracowany jesteś. Mówiłem, że przed chwilą skończyliście trening, a teraz gdzieś tam rozpaczliwie w laptopie szukałeś szkolenia bramkarzy. To ciekawe, to jest obowiązkowe? Obowiązkowo musisz brać udział w takich szkoleniach przez internet, online? Nie, akurat tutaj jest jakby stworzona grupa zamknięta trenerów, bramkarzy z całej Polski i nie tylko. I jakby raz w tygodniu, w środę spotykamy się wszyscy tutaj na takim czasie wideo i zawsze jest jeden prelegent, który prowadzi wykład. Naprawdę fajna sprawa, można dużo rzeczy się dowiedzieć, a też chcę czerpać tę wiedzę, bo jestem też niedoświadczonym trenerem i sobie zdaję sprawę, że też dużo muszę jeszcze się w tej materii nauczyć. Czego nowego teraz możesz się dowiedzieć, jeśli chodzi o fach bramkarski, no i trenerski przy okazji, tak? Bo jeśli chodzi o ten fach bramkarski, no to poznałeś od podstaw przez te lata. Powiem tak, myślałem, że znałem. Teraz będąc trenerem bramkarzy, na pewno byłbym bardziej świadomym bramkarzem. Za moich czasów to nie były jakieś odległe czasy, tak jak ja grałem w piłkę, bo to było 3 lata temu jeszcze. Nawet z perspektywy tych 3 lat bardzo dużo się zmieniło. Ja też jako trener bramkarzy się rozwijam, a jako bramkarz nie zdawałem sobie sprawy na pewne aspekty, czy to techniczne, czy to taktyczne. I my mieliśmy... No właśnie, jakiś przykład, mało. Karol, uświadom nas, o co chodzi, bo tak naprawdę nie wiem, jakiś przykład. Znaczy powiem szczerze, że ja na przykład obserwując teraz z perspektywy czasu swoje mecze, naprawdę dużo bym zmienił w swojej grze. Oczywiście pewne zachowania moje w bramce były fajne, ale czasami sobie też lubię odtworzyć swoje mecze poprzednie. I też sobie zdaję sprawę z tego, jakie popełniałem błędy, czy to ze złego ustawienia w bramce i czy pracy na nogach. Naprawdę tych aspektów jest bardzo dużo. My teraz z bramkarzami bardzo dużo rozmawiamy, analizujemy, praktycznie każdy trening jest nagrywany. Potem siadamy, analizujemy te treningi, co mogliśmy zrobić więcej. Ci bramkarze po prostu są teraz bardziej świadomi. W tych treningach też staramy się odwzorować pewne sytuacje meczowe, które mogą nastąpić, czy to pod kątem przeciwnika, czy ogólnie. I po prostu nad tym pracujemy, żeby potem bramkarz umiał zachować się w danej sytuacji w meczu. Na pewno to nie jest to troszeczkę tak, bo ja zdaję sobie sprawę, bo ja też tak sobie zdawałem sprawę z tego, że trener bramkarzy był zawsze traktowany tak, że to był człowiek, który brał piłkę, 40 razy uderzył do bramkarza na chwyt, rozgrzał bramkarza, przygotował go do upadku, no i dobra, a to dawaj wcale nie do drużyny. Jest tak. Andrzej, tak. przerywaj nam, bo pójdziemy zaraz w szkolenie i będziemy szkolili. Pewnie jeszcze zdążymy do tego tematu wrócić. Ja też lubię posłuchać o tematach szkoleniowych, natomiast jeśli chodzi o naszych kibiców, sympatyków Wigier, no to już powoli wchodzą do gry. Ja zachęcam, abyście Państwo pytali się dzisiejszego naszego gościa zarówno na YouTube, a także na profilu Suwalskich Wigier na Facebooku. No cóż, Karol,
tyle lat w suwalskich Wigrach i opinie o tobie są bardzo dobre. Między innymi jeden z naszych komentujących tutaj kibiców napisał, że dla mnie Karol to legenda tego klubu, wierny Wigrom przez lata, klasa, umiejętności na najwyższym poziomie. Z nim w bramce zawsze byłem spokojny o nasze tyły, wielki szacunek. My to wiemy, to pokazała historia. Ty przeszedłeś właściwie w każdym sezonie przez różne szatnie, bo zawodnicy zmieniali się, ty tam w tej szatni trwałeś. Jak mógłbyś chociażby do ostatniego, poprzedniego sezonu tak porównać tą atmosferę w obecnej szatni, a tą, która gdzieś tam towarzyszyła zawodnikom, którzy walczyli właśnie o utrzymanie, bo jesteśmy w takiej samej sytuacji, chociaż no, skład nam się zmienił, może nie tak mocno, bo też mamy zawodników z doświadczeniem ubiegłorocznym. Jak ty oceniasz, czy to jest coś podobnego, czy to jest w ogóle kompletnie inna droga obrana przez zawodników? Jak ten team spirit jest zbudowany? No wiadomo, że też nie pomaga na pewno to, że są te częste rotacje w tym zespole, tak? Że ta szatnia jest jakby z sezonu na sezon praktycznie nowa. Wiadomo, że jest 26 zawodników, każdy ma inny charakter, tak? I oni też potrzebują czasu na to, żeby się ze sobą dotrzeć. Fajne w Wigrach jest to, że jakby no stawiamy na młodych i to tutaj też mam na myśli zawodników i sztaby szkoleniowe, tak? Bo jak wiemy, czy ja, czy nawet trenerzy, którzy, czy trener Kreti są młodymi trenerami na dorobku i to jest fajne, że mamy szansę w takich klubach funkcjonować. Jeśli chodzi o zawodników, to wiadomo, że tak jak powiedziałem, mamy dużo tych młodych zawodników, ale każdy ma swoje jakieś postawione cele, każdy chce wygrywać i myślę, że akurat na dzień dzisiejszy ta szatnia naprawdę myślę, że fajnie funkcjonuje i ona też funkcjonowała w tamtym sezonie. Można powiedzieć, że tam były jakieś tarcia, oczywiście, że zdarza się to w każdej szatni, tak? Bo tak jak powiedziałem, no jest dużo wielu zawodników, którzy mają różne charaktery i oni po prostu gdzieś tam te zgrzyty też są potrzebne, bo nie może też być pełnej sielanki w szatni, no bo to też pójdzie też w drugą stronę, tak? Ale myślę, że tutaj jakby wszyscy idziemy w jednym kierunku. Dla nas bardzo ważne jest utrzymanie, wygrywanie w każdym meczu, czy to było za poprzednich trenerów i czy teraz każdy ma jasno postawiony cel i myślę, że tutaj jakby w 100% się zgadzamy. Jest jeszcze pytanie kibica o zawodnika, z którym masz bardzo bliski kontakt na codziennych sesjach treningowych. Czy Dominik Konkolewski może stać się w niedalekiej przyszłości zawodnikiem na poziomie ekstraklasy? Jak oceniasz swojego podopiecznego? Tutaj jest pytanie kolejnego naszego kibica. Ja bym bardzo chciał, po to pracuję z tymi bramkarzami, żeby oni się rozwijali, żeby zagrali w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ja tak powiem przewrotnie, zaczynając swoją pracę w Wigrach, miałem pierwszą styczność z Damianem Węglarzem, który po powrocie zagrał w ekstraklasie w Jagiellonii i wierzę, że następni bramkarze pójdą jego śladem, tak? A jeszcze być może będzie, zapytać, być, tak, być może będzie to Dominik, być może będzie to Dominik Konkolewski. Tak życzę mu tego, tak jak i każdemu bramkarzowi u nas w Wigrach. Karol, bo nikt nam tego jeszcze nie wytłumaczył. A dlaczego Janek Balawejder wygrał na teraz rywalizację z Dominikiem Konkolewskim, jeśli chodzi o bramkę Wigier? Są jakieś konkretne elementy, które o tym zadecydowały? Oczywiście, no, że jak Janek teraz broni, to gdzieś tam jest ciut wyżej w hierarchii bramkarzy od Dominika, tak, ale akurat jeśli chodzi o Janka czy o Dominika, są to bramkarze, którzy czy obojętnie, który z nich będzie grał, to będą prezentowali wysoki poziom, tak, i tutaj akurat z trenerami stwierdziliśmy, że na dzień dzisiejszy Janek będzie lepszą opcją w bramce, aczkolwiek ich poziomy są bardzo, bardzo zbliżone, tak. Wrócę na chwilę do ostatniego domowego
meczu z Miedzią Legnica. Wigry prowadziły w tym meczu. Przyszła ta ostatnia minuta, właściwie ostatnie sekundy doliczonego czasu gry. No, no i strata gola. Dramat po prostu. Widziałem później zawodników, którzy po ostatnim gwizdku gdzieś tam nerwowo kopali piłkę w piłkochwyty, coś tam pod nosem. No, użyli pewnie kilku też niecenzuralnych słów. Zdołałeś to sobie już racjonalnie wytłumaczyć, jak do tego doszło? Dlaczego do tego doszło? No nawet Dominik Nowak, z którym tuż po meczu, tam z autokarem gdzieś rozmawiałem przez chwilę, on powiedział, mieliście wygrany mecz. Piłka nożna to gra błędów i my popełniliśmy ten błąd i straciliśmy bramkę. Oczywiście mieliśmy analizę tego meczu, wyciągnęliśmy z niego wnioski, my też jakby z bramkarzami przeanalizowaliśmy cały mecz i też tą ostatnią sytuację. No szkoda, tam naprawdę zadecydowały po prostu szczegóły, że tę bramkę straciliśmy. Wielka szkoda, bo mówię, bo ci chłopacy są młodzi, też dla nich na pewno takie zwycięstwo z Miedzią by pomogło w dalszych spotkaniach, byśmy się nakręcili, tak? Teraz wiadomo, inaczej jest, jak mecz remisujesz, strzelając bramkę w 93 minucie, tak? Wtedy jest radość, euforia, jest entuzjazm, jest optymizm. A inaczej, jak prowadzisz z takim zespołem jak Miedź i w ostatniej minucie tracisz tą bramkę, tak? Wtedy gdzieś tam nawet przed meczem, biorąc w ciemno ten remis z Miedzią, to po meczu no jest niedosyt, tak? I też chłopacy no, czuli złość, bo to było bardzo blisko. Dwa mecze po tej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa i tylko niestety jeden punkt. No wiemy, że mogło być więcej. Te trzy punkty były bardzo, bardzo blisko w meczu z Miedzią Legnica. Chociaż tak paradoksalnie, mówiłem o tym, Wigry na ostatnim miejscu w tabeli, ale do tej bezpiecznej strefy, tam gdzie znajduje się GKS Bełchatów, no tracą tylko 5 punktów. Później już 10 punktów straty. Stomil Olsztyn, Puszcza właśnie, do której jedziecie, Chrobry Głogów, 10 kolejek do końca i taka 10-punktowa strata. To jeszcze twoim zdaniem tak realnie jest do odrobienia? O czym będziemy rozmawiali na przykład w czwartek za tydzień, po kolejnym domowym już meczu z GKS-em Tychy? Ja powiem tak, że wracając do tego, co wspomniałeś wcześniej, co się wydarzyło 6 lat temu, tak? I ja pamiętam też ten dzień, to był koniec chyba kwietnia, kiedy po meczu właśnie w Dąbrowie przegraliśmy 1-0 i naprawdę wtedy były bardzo, bardzo złe nastroje i w drużynie i wśród wiadomo społeczności wigierskiej, tak? No bo wiadomo były te cele zdecydowanie wyższe. Ja też spojrzałem na tabelę i tak jak powiedziałem 9-10 punktów do miejsca premionowanego awansem i też się wydawało, że to nie jest realne, tak, ale w piłce wszystko może się wydarzyć i tu my na pewno nie tracimy nadziei. Myślę, że jak 7 meczów wygramy, to się utrzymamy. Przeglądałem tak statystycznie. Rozbierałem drużynę Puszczy Niepołomice na części, no i zauważyłem, że no, jeśli chodzi o te wyniki Puszczy w meczach u siebie, to te statystyki no, są bardzo złe, wręcz fatalne, aczkolwiek no, w tym sezonie, w tym roku, przed pandemią i teraz, gdy wznowiono rozgrywki, no, Puszcza jednak punktuje. No, punktuje, tak, no ale tutaj no, my też nie możemy na to patrzeć, że jedziemy do zespołu, który akurat po tej pandemii jest gdzieś tam, można powiedzieć, w przysłowiowym gazie i zdobywa te punkty. My też przy odrobinie szczęścia byśmy tych punktów mieli więcej, tak? Bo nie zasłużyliśmy na porażkę w Niecieczy, nie zasłużyliśmy na porażkę, na remis tutaj w Legnicy i tak jak powiedziałem, ułamki sekund czy jakieś tam małe szczegóły decydowały o tym, że my tych punktów nie zdobywaliśmy, dlatego jest w nas optymizm, jest w nas wiara i to będzie. I ja mogę tutaj jakby też kibicom powiedzieć, że my będziemy mieli wiarę do końca i będziemy chcieli utrzymać tę pierwszą ligę dla Wigier, bo wiele, wiele pracy włożyli tutaj
społeczność ta wigierska włożyła, żeby ten klub był na takim poziomie organizacyjnym i że szkoda by było właśnie takim sezonem zaprzepaścić to wszystko i żebyśmy gdzieś tam spadli w dół, bo też wracając do poprzedniego roku, naprawdę to, co się wydarzyło, ten cud w Częstochowie, no szkoda by było, żeby to teraz jakby po roku czasu no, zaprzepaścić jednym słowem. No tak, no piękna to już historia sześcioletnia, jeśli chodzi o grę Ligier na zapleczu Ekstraklasy. Andrzej, my tu mówimy cały czas o tym, że trzeba wierzyć, trzeba pozytywnie do tych najbliższych spotkań podchodzić, a czy kibice, są tacy kibice, którzy też tak wierzą i tak pozytywnie do tego wszystkiego podchodzą? Nasi kibice jakby już troszkę się rozruszali. Za chwilę kolejne pytanie do Karola, ale ja taka dygresja mała. Rozmawialiśmy dzisiaj, właśnie rozmawiamy właściwie o spotkaniach kolejnych, o punktach potrzebnych, o tym, że brakuje nam 5 punktów do Bełchatowa, 10 punktów do Olsztyna. Karol tu już opowiadał o swoich doświadczeniach z przeszłości. Natomiast bo przewija się teraz taka liczba, zresztą taka cyfra pozytywna, 7, ale ta cyfra to jest jakby wyliczona statystycznie, że potrzebujemy 7 zwycięstw, żeby mieć pewne utrzymanie Fortuna pierwszej lidze. Czy to nie jest troszkę taka presja na zawodnikach jednak, że oni gdzieś to mają, a mamy mały handicap w postaci 3 spotkań, ale musimy jednak z tych 10 te 3 wyrwać i to będziemy musieli zrobić na wyjeździe z zespołami bezpośrednio zainteresowanymi pozostaniem Fortuna pierwszej lidze. Czy to nie jest też pewien problem, że może już niektórzy zbyt szybko zaczynają ulegać statystykom, bo przecież jak spojrzymy w tabelę, no wygrywamy kolejny mecz, następny u siebie również, a w tym czasie chociażby Bełchatów ma trudne mecze, bo z Zagłębiem w Sosnowcu chociażby, czy tam z Zagłębiem Sosnowiec, potem chyba ma bezpośrednie spotkanie też z takim zespołem do utrzymania z Chojniczanką, więc 2 mecze i nagle może się okazać, że ta atmosfera będzie całkiem inna i będziemy sobie może stawiać inne cele i będziemy bezpieczniejsi. Czy jakby troszkę nie stwarzamy też takiego mentalnego problemu poprzez mówienie o tych 7 spotkaniach, które musimy rzekomo, bo tak naprawdę nie wiemy, jak się nasi rywale spiszą, wygrać? Znaczy tutaj, jeśli chodzi o moją wypowiedź, te 7 spotkań, to było tak z przymrużeniem oka, że wracając do tego sezonu. Nie, ale ja słyszałem słyszałem od wielu osób, które się interesują. On mówi, każdy mówi 7 spotkań. Nie, my akurat jeśli chodzi tutaj o sztab szkoleniowy czy zawodników, to patrzymy na każdy kolejny mecz i na tym się skupiamy. Nie liczymy, ile punktów jest potrzebnych do utrzymania, bo nam wyliczyli w tamtym stronie 99,8%, że spadniemy z tej ligi i my się utrzymaliśmy, dlatego statystykami, a my robimy swoje i tak jak powiedziałem, skupiamy się na kolejnych przeciwnikach i tak jak powiedziałeś, tak, no, każdy mecz, czy to wygrana z Puszczą i na przykład z Tychami, tak, to nam diametralnie zmienia w tabeli, tak? No wiadomo, że też zespoły grają między sobą. Ktoś te punkty będzie tracił i tutaj ta liga troszeczkę się wyrówna, tak? Tak jak wspominaliśmy, mamy 5 punktów straty, już dalej mamy 10, ale to nie jest sytuacja nie do odrobienia, tak? Tutaj jedno zwycięstwo, 2 zwycięstwa zmieniają diametralnie wszystko. Taka była kreatywna matematyka w ubiegłym sezonie. Ten 1% pozostania w lidze jednak okazał się większy niż te 99% na to, że będziemy na zapleczu, znaczy w drugiej lidze i w tym roku byśmy mieli więcej tych szans procentowych. Natomiast wracamy na nasze podwórko. Są pytania o wychowanków. Czy ty jako trener bramkarzy w pierwszym zespole śledzisz też poczynania bramkarzy wychowanków, chociażby w zespołach młodzieżowych, czy w akademii i czy masz jakieś już wyrobione zdanie na temat tych młodych ludzi? Znaczy powiem, jeśli chodzi o wiadomo, to też nie jest sposób śledzić wszystko, bo my też jakby tutaj w klubie spędzamy dużo czasu, czasami po 10 godzin siedzimy tutaj i jakby jesteśmy skupieni na naszym tutaj priorytecie, jakim jest utrzymanie w tej pierwszej lidze, aczkolwiek oczywiście
też jestem w bliskiej współpracy też i z koordynatorem grup młodzieżowych Pawłem Cimochowskim i też śledzę poczyniania tych chłopaków, dwóch chłopaków z drużyn młodzieżowych. Paweł Piotrek Słowikowski trenuje już z nami, został włączony do kadry pierwszego zespołu. Jest na każdym treningu ze mną. Wczoraj też był na treningu Karol Kapuściński, 2005 rocznik. Bardzo fajny chłopak i myślę, że gdzieś tam ich fajnie pokierować, to jest naprawdę materiał na dobrych bramkarzy. No tak. Są jeszcze pytania, Andrzej? Na razie zawodnicy, kibice nasi rozmawiają na temat bramek, właśnie tej ostatniej bramki dającej remis Miedzi w meczu z Miedzią Legnica. I jakby tak zwracają uwagę, że to jest bramka podobna do tej, którą straciliśmy w pierwszym spotkaniu po przerwie, czyli tą bramkę straconą w Niecieczy. Że może trzeba zwrócić uwagę właśnie na te takie fragmenty i może poziom koncentracji właśnie w tych ostatnich momentach spotkania, bo można dużo zyskać albo dużo stracić. Oczywiście, że tak. Tak jak powiedziałem, my analizujemy każdą bramkę, każde spotkanie i wyciągamy z tego wnioski. No, tak jak też mówiłem już jakby na boisku różne rzeczy mogą się dziać, tak? I jakby tutaj już jako my trenerzy nie mamy na to wpływu, aczkolwiek uczulamy, tak? No bo jednak ta nasza liga, a nie tylko pierwsza liga, ale Ekstraklasa bazuje przede wszystkim na takiej sile i też na stałych fragmentach gry, tak? Dużo bramek pada po stałych fragmentach gry, po dośrodkowaniach i tutaj też uczulamy naszych zawodników, ale czasami tak bywa, że gdzieś tam dostajesz takie bramki. My jesteśmy już po analizie i wierzę, że na pewno nie unikniemy jeszcze takich bramek. Takie bramki będą padały, bo się nie da wszystkiego wyeliminować w tydzień czasu, tak? Ale pracujemy na tym, zdajemy sobie z tego sprawę, że być może za łatwo zawodnicy dochodzą do tych uderzeń z pola karnego po dośrodkowaniach i wierzę, że już w puszczy to się nie powtórzy. Z naszymi kibicami skupiliśmy nie jest tak się łatwo. Dzisiaj... Mhm. Jeszcze ostatnie pytanie, bo tutaj właśnie to już my zostawiamy na chwilę boisko dzisiejsze i jutrzejsze, a przenosimy się jeszcze do, troszkę robimy krok w tył, do twojej przeszłości. No i jest pytanie, nasi kibice trudne pytania zadają. Którego trenera z czasów gry w Wigrach wspominasz najlepiej? Wszystkich wspominam miło. Już teraz ciężko mi wszystkich przypomnieć, ale aczkolwiek nie było ich tak dużo, ale wiadomo, że od każdego czegoś się nauczyłem. Na pewno takim trenerem, którego miło wspominam, znaczy nie wspominam, bo pracuję z nim teraz, tak, Donata Zwęcewiczów, to jest naprawdę jakby najbardziej bliski z tego powodu, że po prostu teraz pracujemy razem, tak, i mamy dobry kontakt, możemy sobie wrócić, porozmawiać o tym, co było, jak ja pewne rzeczy widziałem, jak byłem zawodnikiem, jak Donatas widział to jako trener, sobie powracamy, pośmiejemy się z tego i myślę, że jakby z Donatasem mam najlepszy kontakt, bo jakby cały czas jesteśmy razem, współpracujemy. Panowie, skupiliśmy się dzisiaj oczywiście z jasnych powodów na bramkarzach, czyli na tych, którzy bronią dostępu do bramki Wigier, ale no Karol, ty jako bramkarz to także potrafisz czytać napastników, że tak powiem, i teraz z premedytacją postaram się to wykorzystać, bo od dłuższego czasu w kontekście Wigier słyszeliśmy takie głosy, że Wigry potrzebują skutecznego napastnika, takiego napadziora z prawdziwego zdarzenia. Jeśli chodzi o siłę ofensywną, no tych graczy jest naprawdę przynajmniej kilku. I Kacper Wełniak, i Johan, sprowadzony Johan Oremo, i Michał Żebrakowski. Mógłbym tak długo wymieniać. No jeśli chodzi o skuteczność suwalskich Wigier,
Jeśli chodzi o tych najskuteczniejszych piłkarzy, to ta liczba strzelonych goli w przypadku poszczególnych, tych najskuteczniejszych zawodników, zatrzymała się na trójce. Jeśli przeanalizujemy ostatnie mecze, no to Wigry strzeliły tych bramek jak na lekarstwo. No mówię, ty czytasz jakby jako bramkarz również napastników. Czego tutaj brakuje tak naprawdę? Znaczy, myślę, że to trzeba spojrzeć na to szerzej, tak? No bo wiadomo, że napastnicy no sami nie grają też. Trzeba im stworzyć warunki do tego, żeby oni te bramki strzelali, tak? Oni muszą znaleźć się w tych sytuacjach. My jesteśmy zespołem, który nie stwarza wielu sytuacji. My stwarzamy sobie 2-3 sytuacje na mecz i tutaj musimy ale je wykorzystać. Tak? W każdym meczu, Karol, te sytuacje są mimo wszystko. Oczywiście. A ta piłka jakoś do sieci nie wpada. Oczywiście, ale to też jakby nie tylko napastnicy znajdują się w tych sytuacjach, tak? I tutaj jakby nie możemy obwiniać tylko napastników, tak? Ja tu obserwując gdzieś treningi, to naprawdę poziom naszej tej siły ofensywnej naprawdę jest bardzo wysoki i to też odczuwają nasi bramkarze, bo naprawdę, czy Johan Oremu, czy Michał Żebrakowski, tak jak wspomniał właśnie Kacper Wołniak, mają bardzo duże umiejętności, tak? I to jest tak samo jak z bramkarzem, gdzie potrzebuje jakiegoś czystego kąta, potrzebuje dobrej interwencji, tak samo napastnik potrzebuje jakiegoś tam przełamania, potrzebuje jednej bramki, żeby się odblokować i tu myślę, że tutaj jakby tkwi problem, żebyśmy po prostu gdzieś tych bramek może strzelali więcej troszeczkę, żeby przełamać tego napastnika i wtedy on po prostu się odblokuje, tak? Jedziecie już jutro rano na mecz, zapytam o zdrowie piłkarzy, dysponujecie, jeśli chodzi o ten najbliższy mecz z Puszczą Niepołomice, taką pełną siłą ognia, czyli wszyscy zdrowi? Znaczy, jesteśmy przygotowani na Puszczę i oczywiście są tam jakieś urazy u niektórych zawodników. Dopiero będzie podjęta być może jutro decyzja o ich przydatności do tego meczu, czy będą w stanie nam dać 100% zaangażowania i jakby waleczności. Ale to mówię, dopiero jutro będą podjęte kroki. Wiadomo, każdy zespół gdzieś tam te trudy treningów i tych spotkań są i są jakieś urazy, ale mam nadzieję, że do tego piątkowego meczu wszyscy będą zdrowi. A ta pandemia koronawirusa bardzo zmieniła te życie wyjazdowe, jeśli chodzi o mecze wyjazdowe, to trochę inaczej jednak wygląda. Zresztą dzisiaj Paweł Kretti o tym mówił, że jeśli chodzi o wyjazdy, no niby na stadionie rywala nie ma kibiców, nie ma tego czynnika, który sprzyja gospodarzom, ale wyjazd to jest wyjazd. Śpi się w innym łóżku, nie zawsze ten sen jest taki mocny jak w domu, nie taki dobry jak w przypadku spotkań rozgrywanych na tym stadionie. Coś takiego poczułeś? Nie, ja myślę, że jesteśmy my już przyzwyczajeni do tego, przynajmniej ja jestem przyzwyczajony do tego, że te wyjazdy cały czas są dalekie, mieszkamy wiadomo, w Suwałkach wszędzie ten wyjazd wiąże się z tym, że musimy jechać dzień wcześniej i są ciężkie podróże. Wiadomo, że te noclegi w hotelach, ale tutaj jakby mamy wszystko zapewnione, żeby jak najlepiej przygotować się do meczu. Tutaj nasz kierownik dba o to, żeby wszystko było na miejscu, żeby ten autokar był wygodny, żeby ten hotel był odpowiedni, żeby jedzenie było odpowiednie, więc mówię, no jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do meczu, jeśli chodzi o tą stronę. W autokarze teraz piłkarze w drodze na mecz zachowują się inaczej jak wy jeszcze tam kilkanaście lat temu, coś innego robią? Nie wiem, co zrobił tam na tyłach, wiem, co ja robiłem. Nie zaglądam tam. Ale tak jak już na początku wspomniałem, myślę, że teraz zawodnicy są troszeczkę bardziej świadomi. Jak ja grałem, jednak tych zawodników doświadczonych było troszeczkę więcej i my mogliśmy pozwolić sobie na więcej. Teraz ci zawodnicy młodzi, wiadomo, są jakby patrzą w jednym kierunku, tylko żeby odnieść sukces, to jest bardzo fajne. I oni po prostu
wiedzą, jak mają po prostu spędzać czas, czy to w autokarze, czy poza treningami, czy poza meczami, żeby osiągnąć sukces, tak, bo bez tego, bez tego no, szybko może to wszystko przeminąć. Spojrzałem kątem oka na zegar, no właściwie to zaraz musimy kończyć, obiecaliśmy zresztą Tobie przed naszym programem, że skończymy dzisiaj w miarę szybko, bo tak, jeszcze musisz dzisiaj wrócić do Augustowa, się spakować, tak, i ten wyjazd wcześniej rano, a przy okazji jeszcze może tam po drodze gdzieś w międzyczasie zobaczyć szkolenie te bramkarskie, które nagrywasz, za co dziękujemy, bo miałeś uczestniczyć w tym wszystkim tak na żywo, ale jeszcze zapytam Andrzeja, są Andrzej jeszcze pytania, tak na zakończenie, jakaś taka fajna kropka na dni? Tak, tak. Dziewczyny atakują i pytają się... O, to będzie fajna kropka na dni. Tak, tak. Kto był twoją inspiracją, idolem, kiedy zaczynałeś swoją przygodę z bramką? Znaczy powiem tak na szybko, to chyba nie miałem takiego jakiejś inspiracji idola. Zawsze mi imponowali bramkarze, że tak powiem, mojego wzrostu i do tego tych centymetrów troszeczkę brakowało i jakby patrzyłem na nich, że jednak przy tym wzroście można odnieść sukces. Ja dużo razy spotkałem się z odmowami, czy to testów, czy jakby z krytyką ze względu na swój jak na bramkarza niski wzrost, a ja zawsze dawałem te przykłady, czy Fabio Barteza, czy Canizareza, czy innych niskich bramkarzy, że jednak to nie jest jakby czynnik najważniejszy z perspektywy czasu. Jako trener bramkarzy mogę powiedzieć, że to ma znaczenie. Pewnie ma. Zawodnicy teraz obecnie ponad dwumetrowi no, charakteryzują się sprawnością, jaką kiedyś pewnie charakteryzował się zawodnik, który miał z 1,70 m, 1,80 m. Jednak to bardzo mocno to szkolenie poszło do przodu i myślę, że stricte ćwiczenia pewnie zbliżone też do akrobatyki pomagają. Ja zresztą Ciebie też pamiętam z gry w Suwalskich Wigrach i naprawdę oznaczałeś się wielką skocznością, gibkością, więc musiałeś mocno zwijać się w bramce i tak jak mówisz pewnie teraz te 10 centymetrów, to jest 10 centymetrów więcej przy chociażby rozpiętości ramion, to czasami jest być albo nie być, no ale przecież Casillas, tak jak mówisz, Canizares czy Fabien Barthez, znakomitości, zresztą Barthez, który bronił w lidze angielskiej, no dziś pewnie nie do pomyślenia sytuacja, a on sobie doskonale radzi. Znaczy no też mamy Zomera z Borussii Mönchengladbach też, który jakby no nie grzeszy, że tak powiem, wzrostem, a jest jednym z topowych bramkarzy na świecie. Dokładnie, inteligencja boiskowa, pewne przewidywanie to też ma znaczenie. Także panie dzisiaj podsumowały nasze spotkanie z kibicami i myślę, że to jest taka fajna, pozytywna kropka, czyli to jest też takie nawiązanie do tego, co robisz dzisiaj. Może nie brutalne, ale czasami taka prawda gdzieś tam, kiedy staje się człowiek trenerem i może spojrzeć z innej perspektywy na pracę, którą wykonywał przez wiele lat jako zawodnik. No zdecydowanie tak. Ja przyznam się szczerze też, że troszeczkę grając w piłkę myślałem sobie, mówię, jaka to fajna fucha być trenerem bramkarzy. 15 minut rozgrzejesz bramkarza, parę razy na chwyt, pieniążki na konto przelane i mówię, nic nie trzeba robić. Tak? A jednak ta rzeczywistość jest inna. Dużo też pracy, dużo analiz, żeby po prostu tych bramkarzy rozwijać, żeby oni w meczu prezentowali się jak najlepiej. I żeby kiedyś... No tak, w życiu nie ma lekko, Karol. Była kropka, no to ja jeszcze otworzę nawias tak na zakończenie. To tak krótko, chociaż już właściwie o to pytałem. Jak zagrać w tej puszczy, czyli ten wyjazdowy najbliższy mecz z Puszczą Niepołomice, aby nie czuć się po ostatnim gwizdku jak dzień po duchu puszczy, bo to nie jest najlepsze samopoczucie zazwyczaj. No zdecydowanie. Mamy plan jakiś na puszczę. Mam nadzieję, że zawodnicy zrealizują go i on przyniesie nam
korzyść i w postaci 3 punktów może na dzień dzisiejszy. Nie będę zdradzał tego, jak chcemy zagrać. Tak jak powiedziałem, mamy jakiś plan, tak jak na każde inne spotkanie. No i tutaj jedziemy po prostu jednoosobowość na walkę, tak, na bój. Tutaj naprawdę będziemy walczyli o każdy centymetr boiska, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że każdy mecz, każda strata punktów gdzieś tam nas oddala od tego planowanego celu. Aczkolwiek nie patrzymy tak daleko no w przyszłość, bo tak jak powiedziałem, koncentrujemy się na każdym meczu i to też nie jest tak, że odpukać, gdyby nam gdzieś tam się podwinęła noga w niepołomicach, poddamy się i złożymy broń. Nie, będziemy dalej pracowali ciężko, żeby w kolejnym meczu w Tychach znowu szukać punktów, tak, ale ja jakoś mam dobrą wiarę, że w tej puszczy będzie pozytywnie i jesteśmy w stanie, mamy taką drużynę, która naprawdę jest w stanie pojechać tam i wywalczyć 3 punkty. No proszę, jest konkretny plan, są konkretni wykonawcy, no i proszę pamiętać, Karol Salik nigdy nie rzucał i nie rzuca słów na wiatr. Jeśli on czuje, że będzie dobrze, to ja tobie, Karol, wierzę, że będzie dobrze. Dziękujemy serdecznie to za mam nadzieję, spotkanie. Mam nadzieję, że się skontaktujemy po meczu i będziemy mogli cieszyć się właśnie z tych punktów i gdzieś tam będziemy z meczu na mecz piąć się w górę tabeli. I tego się trzymajmy. Pozdrów od nas całą ekipę jutro, jak ruszycie wcześniej rano w kierunku Niepołomic. No to wszystko dziś. Serdecznie dziękujemy. Gość naszego programu, Karol Salik, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam współprowadzący wszystkich. Andrzej, pozdrawiamy. Dziękuję, pozdrawiam. Andrzej Kaszkiel, dziękujemy. Dziękujemy wszystkim internautom za te pytania, wszystkim kibicom. Fajnie, dziękujemy, zachęcamy do pytania w kolejnych odsłonach naszego studia. To dla nas zawsze bardzo ważne, naprawdę. No i co, teraz trzymajmy wszyscy kciuki. Mecz będzie można oczywiście zobaczyć w najbliższy piątek, początek 15:30, tak? Tak jest. Na platformie IPLA, proszę Państwa, a później już w czwartek za tydzień domowy mecz z GKS-em Tychy, początek, o, będzie Liga Mistrzów, 20:40. Szkoda tylko, że jeszcze bez kibiców, ale to się wkrótce zmieni. To wszystko. Paweł Hołubowicz, dziękujemy za realizację. Renata Jacewicz, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy Państwu. Bądźmy dobrej myśli. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.